Have no need to fight tonight, tonight. Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2. A tak, wiem, że ten odcinek powinien się pojawić w sobotę, ale jakoś tak miałam większą ochotę nagrać The Sims 4 Studia, bo byłam ciekawa, co się urodzi naszej Allison. Także tak troszeczkę zamieniłam miejscami te serię. No ale dzisiaj mamy The Sims 2, także dla miłośników The Sims 2 dzisiaj odcineczek. No i co? No i Alison Katniss pojechała do pracy, a nasz August jeszcze sobie śpi. Czekajcie. Zobaczmy. On tutaj do pracy ma na 20... A, dzisiaj ma wolne w ogóle. O, to spoko. Musimy trochę z Aresem, bo on tu ma towarzystwo małe i w ogóle myślałam dzisiaj, żebyśmy sobie w ogóle kupili kolejnego zwierzaczka. No, żeby Aresowi nie było smutno, ale chciałabym kotka, także kotka sobie dzisiaj przygarniemy jakiegoś, pojedziemy do sklepu. Czytaj książkę? Nie, nie czytaj książki. Idź weź prysznic i weź resztki, coś zjesz. Ty potrzebujesz coś do pracy, technikę potrzebujesz. To chyba są książki, co można technikę sobie polepszyć. Ale czekaj, może najpierw jak się wykąpiesz, to idź do naszego pieska, bo nam naprawdę go w końcu zabiorą i tyle z tego będzie. Pochwal go za jedzenie karmy, możesz go pochwalić. Daj mu przysmak i weź go pogłaszcz. No. Bo nie będzie nam chciał iść jeszcze do pracy. Nie wiem, czy w ogóle on... Aha, on poszedł do pracy, tak? O fuck, pali nam się choinka. Dobra, on poszedł do pracy, to nie będzie. Pożar, pożar, tak, pożar, wiem, pożar, to się zgasi, nie bój żaby, mały. Dobra, czekajcie, tutaj nasz ogródek w miarę jakoś tam wygląda na razie. Tak, te łóżko im tutaj tak postawiłam, no inaczej na razie nie mamy jak tego zrobić. Czekajcie, to weź ucz się, jest technika, o, to weź się poucz techniki, chociaż czegoś tam się... Jezus, jak wali, te pioruny szczelają. Ja myślę, że właśnie jak nasza Katniss wróci z pracy... O Jezu, sorki. Jak nasza Katniss wróci z pracy, to pojedziemy właśnie do sklepu ze zwierzaczkami i coś tam kupimy. No i znowu się fajczy. O, już się nie fajczy, dobra. No. Dobra, skończyłeś. Co ty byś tu chciał? Zaprosić kogoś? Wow, ty znowu jesteś brudny? Dlaczego tak? Przed chwilą się przecież myłeś. Możesz wziąć spaghetti i sobie zjeść. Na jeszcze jedną porcję? Niekoniecznie. Weź jeszcze jeden talerz. Nie wiem, dlaczego ty śmierdzisz. Dziwna sprawa, ci powiem. Przecież wkąpałeś się. A czekajcie, zobaczymy, co tutaj on ma. O, ja właśnie... Oj, nie to. Wezmę, żeby to wolniej zanikało, bo tutaj dałam gościnność, trudno. Mogę dać coś do pracy, no ale niechcący mi się nakliknęło. Bo wtedy wolniej im zanikają te, bo tak w ogóle w Sims 2 to strasznie szybko te ich potrzeby maleją i tak dalej, wiecie o co chodzi, także... O nie. Coś tu się dzieje. Ale on pewnie nie może, bo ma za mały ten. Za małe doświadczenie, mi się wydaje. Także tutaj trochę chociaż. Katniss przyjdzie, to ogarnie. O, przyszła właśnie. Był koszmarny tydzień? No co ty? Co ci tam potrzeba? Higiena, pęcherz, logiki ci potrzeba do pracy. Dobra, ale wiesz co? A, ty tylko wodę tutaj możesz? No to przecież chwilę deszcz padał. O co ci chodzi? To ci nie pasuje. Spać ci się chce? No to idź się zdrzemnij, no. Ja myślę, że weźmiesz pielęgni wszystkie. O! Telefon. Kto tam dzwoni? Jakaś typiara? No proszę. Dobra, dawaj. Tutaj... O, Jarez przyszedł, widzicie. Powoli do przodu. A, bo nam się zepsuły te! Tutaj. Dobra, czekaj. Ogarniemy ją trochę. I tak, weź prysznic, potem skorzystaj i weź resztki. A od tego mamy chłopa w domu, żeby nam naprawiał, także proszę tu bardzo naprawić to.
Technika ci się przyda przy okazji. No. Także już poszedł naprawiać. Ach, ty dalej masz te małe towarzystwo, to nic. Zaraz pojedziemy ci po jakiegoś tam kompana, towarzysza. Kota. Mam nadzieję, że się dogadacie. A ty co, żeś poszedł spać? Nie naprawił, tylko poszedł spać. Dobra. Niech trochę pod... O Boże. Wszyscy padnięci są. Nie, no spoko. Dobra. Posprzątaj. Dobra, też idź spać na trochę. Bo jest 20, no ale ja bym chciała, żebyście jednak poszli po tego kotka dziś. No dobra, chyba nie pójdziecie. August ma dziś wolne. Wiem, że ma dziś wolne. No, to już chyba... Dobra. Dobra, niech oni śpią, biedactwa. Bardzo ekscytujące, to była świetna zabawa. Kiedy ty się zajmowałeś muzyką? No spoko. No, tutaj... O! Złodziej! Ej, ale mamy alarm. Także tutaj i tak byś nam dużo nie ukradł, mój drogi, wiesz? I tak byś nam zbyt wiele nie ukradł. Bo zbyt wiele tu nie mamy. Zrobię fotę. No nieźle. Policaje! No dobra, zaraz zobaczymy. Co ty tam ukradłeś? Teleskop! To musisz nam oddać, musisz oddać. I co teraz? Ukradł. Hajs dajcie mi. 220, o. Ci się zakochali w sobie. A co, wy nie mieliście takiej miłości jeszcze? Nie no, świat treścią my się mu nie będziemy. A to ty byś tu chciała. No. Dobra. O Jezus. Pies nam zaraz zdechnie. Nie, zostaw go, zostaw go. Napełnij miskę. Idź napełnij. No, napełnij miskę, czy ty jesteś głucha, czy jaka. I weź go tutaj troszeczkę dopieść, daj mu przysmak, dopieść go, pogłasz, pieść, podrap po brzuszku. No. Bo nam zabiorą go i dopiero będzie ten problem. August i ja zaręczamy się. Wow. Spadaj już. Nie tutaj, nie ten. Weź je podlej, bo one tak jakieś... A tu popielęgnuj wszystkie. Dobra. Jest piąta. No ale nic, idź jeszcze spać, bo ty się nie wyspałaś. A ty co, będziesz czytał książkę? No ty troszeczkę bardziej wyspany jesteś. Dobra, skorzystaj. Możesz podać śniadanie, omlety. Ty tak dobrze umiesz gotować? No na pięć, nawet spoko, nie? Dobra. O nie, żarcie nam się skończyło. Dobra, czekaj. Zadzwoń. Nie, dobra, mamy jakieś resztki. To zjedzą resztki, a będą i tak na mieście, to najwyżej gdzieś zajedziemy i się zrobi jakieś zakupy. O, coś takiego możemy pomyśleć. Dobra, wstawaj, weź śniadanie sobie zjedz. Żebyś nie poszła głodna do pracy. Posprzątaj. I schowaj te resztki. Co się stało, Aresik, że tu przyszedłeś? No i ty w sumie jesteś w dobrym, dobrym humorze i znowu masz dzisiaj wolne. Także dobra, wiecie co, może August sam pojedzie po tego kotka i zrobi taką niespodziankę dla naszej Katniss, bo ona biedna, zapracowana dziewczyna. Także tak. O, patrzcie, jeszcze się bawi z nim. Dobra, wiesz co, idź na parcelę, parcela publiczna. Sam. Czekajcie, w Miławie to chyba nie mamy. Hobby? Studio taneczne? O, proszę bardzo. Nie mamy chyba z takiego z pieskami. Czekajcie, supermarket, szafa, wierpa, zabawki i prezenty. Czyżbym musiała postawić coś? Pewnie tak. Dobra, czekajcie, zaraz do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Postawiłam tutaj... postawiłam... O, tak. Postawiłam... nie, czekaj, czy ty idziesz? Czekaj, jeszcze raz, bo nie wiem, czy dałam dobrą opcję. Czekaj. Parcela publiczna. Sklep za... Nie, dobrze dałam, dobra, idź. Dobra, jesteśmy. Czekajcie, co on tutaj chce? Urządzić przyjęcie, zdobyć punktu umiejętności i Gordon okazuje się mi jako duch. O, patrzcie. A, Katniss odmawia mi zaręczyn, czyli on chce się jej oświadczyć. Katniss umiera. Patrzcie, jak on się o nią martwi. Chyba będziemy musieli się oświadczyć, Katniss jednak. Jej, a może właśnie zrobimy takie przyjęcie, takie zaręczynowe, wiecie o co chodzi.
Tylko, że może w sobotę, chociaż on pracuje, a nasza Kat nic teraz nie sprawdzimy. O, patrzcie, ten Augustynasz to jest dobry chłop. A, dobra, czekajcie, byśmy chcieli kotka. Ja bym chciała kotka, jednak. Kotka, kotka. Dobra, idź zobacz, jak tam te kotki. O, i rybki też. Ojej, kiedyś jak będziemy mieli większy dom, to zainwestujemy w rybki na pewno. Jej. Dobra, czekajcie, jakiego kotka byśmy sobie wzięli? Ten jest bez ogona. Ten też jest fajny. Czemu te koty są bez ogonów? Dobra. O ten jest fajniutki taki, nie? Ja bym chciała takiego jakiegoś zwykłego, rosyjski. O. Czekajcie, zaraz coś znajdziemy. Syjamski, czarno-biały. Czekajcie, ja bym chciała takiego jakiegoś w ciapki, ale z krótką. Ten mi się podobał, taki tygrysek trochę, nie? Dobra, bierzemy go i to jest samica. Samiec. Dobra, weźmy facetka. Faceta, kota. Się kota. I będzie się nazywał. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, Miko. Miko, kotek. Taki. Dobra, niech tak będzie. Wow, 400 kosztował nas. A, to nic. I weźmy dla Miko jakąś tą. Weźmy taką. A to dla psa. Ja chcę dla kota. A weźmy dla niego jakąś obruszkę. Taka czerwona może być. I czekajcie. O, tu jakieś te. Czekajcie, tu jest jakieś lusterko. Jak ja mogę tą obrożę mu założyć? Co? Wiecie czy nie? O, i ptaszki tu są. Otwórz klatkę, wypuść. Ja bym chciała też właśnie potem z czasem, jak już będziemy mieć, będziemy mieli większe mieszkanie, będziemy mieli dzieciaczki. To wiecie, to będziemy kombinować różne rzeczy sobie kupować. I takie ptaszki czy coś, to też będziemy mieli na pewno. Musimy sobie tutaj dużo rzeczy potestować, poprzypominać. Wiecie, wakacje, kupimy sobie jakiś domek letniskowy kiedyś w przyszłości. Wiecie, tak naprawdę przypomnimy sobie te The Sims 2. Czekajcie, jedziemy do domu, czy może coś gdzieś indziej? No, jedźmy do domu. Musimy odrzucić naszego Miko do domu. Jak sobie idą fajnie tutaj. Czekajcie, ja zobaczę, czy jak w lusterku. A my mam, nie mamy lusterka chyba. Shit, shit, shit. Boże. Weźcie tej swojej przyszłej żonie, trochę się zajmij tym ogródkiem, bo. Nie wiedziałam, że w The Sims 2 to takie trudne. Czekaj, ja bym chciała, żeby się jej naprawił. Ona na pewno będzie zadowolona z tego powodu. A, i musimy troszeczkę godzinę przyspieszyć, bo. O kurde. Tak na 11. Nawet nie zawsze zapomnę sprawdzić, która tam była godzina. Także. Ale no jest zdrowe, a takie jakieś. Co, nie możesz tego naprawić? Czekajcie, a możemy to sprzedać? Tak. Co, tego nie mogę sprzedać? Mogę. Dobra, i kupimy jej najwyżej nowe, trudno. Czekajcie. Ogrody, ogrody. Chociaż to jedno mogliśmy zostawić, bo on naprawił chyba, nie? Dobra. To nic. Ojojoj, co tu się dzieje? A to kto? Ej, piesek! Powitaj, kłopotka. O, nie, 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 mój drogi! Mój drogi, o nie, nie! Dobra, nie witaj, kłopotka. Zgarnij go za niszczenie sprzętów. Musimy go wychować. Ja bym chciała, żebyśmy go ubrali w ten. Dobra, ale. A, czekajcie, bo przydałoby się coś mu kupić temu kotkoju. Tylko, że. Kotkowi potrzebna jest drapaczka, to na pewno. Musimy postawić ją na dworzu, bo co? I tak samo miskę i tak dalej, bo. Bo niestety nie mamy miejsca na kotka w domu. I kuwetkę gdzieś tu mu się. O, gdzieś tu się mu zrobi.
No a spał będzie, nie wiem, na podłodze. No i tą myszkę możemy mu kupić, niech ma. No i tak to, bo na razie, wiecie, nie mamy zbytnio miejsca. O, weź, oddaj nam makulaturę i oddaj nam makulaturę. O, deszcz pada. I napełnij mu miskę. Kotek, gdzie ty jesteś? Ach, co za kot nam się trafił, ja cię sunę. No tak jak to zwykle bywa, trzeba kota wychować. Dobra, kocie. Chodź tutaj, August. Weź go dopiś, przytul go, dopiś, pogłasz. Może będzie jakiś milszy dla naszego domu. Nie będzie nam od razu nic rozwalał. A, on się powalił tutaj u psa. No dobra. Ares jest w pracy. No dobra, dla kota już nie będziemy pracy szukać. Nie będziemy tak naszych zwierząt męczyć. Czekajcie, bo ja bym chciała zrobić im zdjęcie. Chciałabym zrobić im zdjęcie. Jaka mina, August. Pozuj ładniej do zdjęcia. O. To słodko, to słodko. Dobra. Co byś tu chciał? Głodny jesteś dość. Więc myślę, że tak. Może podasz jedzenie dla swojej żony, coś świeżego. A, kurczę, mieliśmy zajechać do sklepu. Dobra, wiecie co? Zadzwonimy i zamówimy żarcie. Co? Ten? Są opłaty. Tak, zapłać wszystkie rachunki, no to zapłać je. Ale najpierw zamówimy żarcie, czekajcie. Loka, opiekunka, ośrodek, pokojówka, praca, treser, tempiel, majster. Ośrodek. Ej, a gdzie to się zamawiało? Ten. Gdzie się zamawiało żarcie do domu? A, to może było w... Dostawa, o, dostawa, sorry. Pewnie przyjęcia, o ile zapewne napoje... Nie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja zadzwoniłam po... chińszczyzna, pis... sklep spożywczy, tak. No dobra, całość. Nie, no dobra. Oni na 200 na przykład. Dobra. Czekajcie. A, Katniss przyszła i od razu poszła spać. Okej. Czekaj, co ja chciałam, żebyś ty jeszcze zrobił? Oddaj nam makulaturę, tutaj ten... tutaj tą książkę. Wypiel chwasty i przystrzyż. O, jak szybko przyjechali z żarciem. O, i Ares wrócił z pracy. Ares, przywitaj się z nowym członkiem naszej rodziny. Jak tam mała Katniss, o Jezu, słabo. Dobra, wiesz co, zostaw na razie te strzyżenie i odbierz przesyłkę. No. To jest właśnie The Sims 2 fajne, że nawet trzeba było kupować jedzenie, bo tak to nie było łatwo. Zrób sałatkę szefa kuchni. Co tam, kocie? Kot się bawi, no to dobra. Katniss nawet nie zauważyła kota, a poszła spać od razu. Dobra, wstań, już trochę podyspałaś. Weź prysznic. I zrobił ci jedzonko twój August, więc zjedz sobie. Trochę byście razem czasu spędzili. A nie, on siedzi w domu i się nudzi, a ty po pracy przychodzisz taka padnięta. Zachowaj resztki. W ogóle bym cię przebrała, bo ty taka jesteś jeszcze... A, on też poszedł spać. Dobra. A może ubiorę cię... O, założysz te spodnie. I tą bluzkę. Fajnie będziesz wyglądała. Wiesz co, posprzątaj i wiesz co, idź tutaj, gdzie ten kot? O tutaj, żre psowi żarcie. Dopiść, pogłaszcz go i baw... Nie, co ty tam wzięłaś? I co jeszcze by było można tutaj? Dopieść, daj przysmak. No fajnie w tym wygląda, nie? No i jak ci się podoba, kotek? dobra, Katniss, czekaj, bo ty tutaj masz coś do pracy. A, logikę, no i ci ukradli ten teleskop. Czekaj. Dostaliśmy niby tam jakąś kasę, ale ja nie wiem, czy to nam się zwróciło za niego, czy nie. Czekajcie. Gdzie to może być? Tu nie ma. Tu książki. Przecież musi to być gdzieś tu hobby. Czy może bardziej... Gdzie to mogłoby być? Ja jestem chyba ślepa. I nie widzę.
Kurczę. Czy tu poza domem coś ten? O, 550. To mniej nam zwrócili niż on nam ukradł. Na teraz tą stronę sobie popatrz. Patrz w gwiazdę. Co ci nie pasuje? No co ci nie pasuje, kobieto? Nie ma co oglądać, czy co? Nie, nie będziesz spała, możesz popatrzeć w gwiazdy. Patrz, jak ci mało brakuje, a tak to może awans dostaniesz w końcu, bo tak wiesz. August ma dziś wolny? Ja wiem, August to się obija w domu. I co, zdobyłaś ten punkt? Dobra. O, 507, widzicie, zwróciło nam się zdecydowanie. Dobra, już możesz iść spać. O nie, 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 nie. Kotek. Przykro mi, ale na naszych łóżku nie możesz spać. Dobra. O, co tu się dzieje? Ares! Co ty robisz? Bijesz się? Nieładnie tak, nieładnie. Bardzo nieładnie, wiesz? No, a teraz się dogadują, to też nieźle. Dobra, Katniss, ja bym chciała trochę tobą. A ty znowu jutro masz do pracy. W ogóle pracujesz od poniedziałku do piątku, tylko weekendy masz wolne. A August znowu się w weekend pracuje. Ja chciałam, żebyście w weekend zrobili te przyjęcie. To nic, najwyżej w weekend. Gdzie ty jesteś? Aha, dobra. W weekend ja bym chciała, żebyście zrobili właśnie imprezkę. Jeżeli chodzi o ten. Najwyżej zrobimy. O Jezu. Najwyżej, wiecie, zrobimy wcześniej, a potem August sobie pójdzie do pracy i tyle. Auguście, nie wiem, czy on ci da się wykąpać, ale zobaczymy. O, patrzcie. Wykąpał go. Dobra. Aha, teraz ty patrzysz przez ten... No niestety, czekaj, zobaczymy, bo tutaj weź opryskaj wszystkie i pielęgnuj wszystkie. Musisz trochę pomagać. Co tu się dzieje? Czy ty, ale znowu się z kimś bijesz? O Jezu, no z takim małym pieskiem byś się wstydził, wiesz co? Dobra. Dawaj. Co, może podlej wszystkie jeszcze? Widzisz, naturo się zainteresowałeś przy okazji. Już myślałam, Ares, że ty tutaj sikasz. Weź, daj mu przysmak, o. Nie. Dopisz, pogłaszcz go. No. To za godzinę do pracy. Dobra, podaj śniadanie. Albo nie, weź resztki, bo tam coś jest na śniadanie chyba. No, na przykład surówkę. Co ty? Głód. Ale ty masz głód i pęchasz. No to sam sobie musisz załatwić. A ty co, tak żeś się powaliła? Idź sikać, bo zaraz idziesz do pracy i zjedz. Tylko pewnie już nie zdążysz. To nie jest, będziesz musiała w pracy zjeść. A ty, Auguście, znowu sam żeś został. No i co teraz zrobisz? Co? Weź, oddaj tu na makulaturę. Chodźcie, zobaczymy te roślinki. Ta chorobliwa ogórek. No nic, myślałam jeszcze, żeby właśnie kupić im drzewa owocowe, żeby sobie mieli. Też w sumie by się im przydały takie owocki. I wtedy można by było kupić ten, wiecie, taki do wyciskania owoców, co tutaj jest w The Sims 2. Zadzwoń sobie do kogoś, masz przyjaciół, to może do niego. Tylko porozmawiaj, zapytaj, co tam u nich słychać i tak dalej. No, czyli w następnym odcinku zrobimy sobie przyjęcie zaręczynowe, że tak powiem. Jezu, znowu burza, masakra. O, przynieśli nam rachunki. Tak, dobra. O Jezus, znowu nam się pali drzewo i już nie pali. Tak szybko się gasi nasz tutaj ogród. Czekaj, weź. No i zapłać. Zobaczymy, jakie wysokie mamy rachunki. 40. Ojej, wyczyść to. Napełnij miskę. I znowu cichnie na spodach, ale przez ten deszcz. To ponapełniaj miski i się wykąp. I skorzystać możesz. Przy okazji. No.
I może coś zrobisz do jedzenia, kanapki z szynką. O, to taka jakby zupa, to możesz zrobić, to będziecie mieli coś innego niż takie suche żarcie. O Jezus, co tu się dzieje w ogóle? Wszystko nam pozdychało, to już było takie ładne. Opryskaj wszystkie. Jak ugotujesz? Nasz August lubi gotować, to zauważyłam. Także mamy kucharza. Jest, mamy awans od 10 do 17. Wow, widzisz, Katniss, super, 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 super. Co nam potrzeba? Jeszcze jeden logiki i gotowania. Ekstra. Dobra, idziesz do kota? Co będziesz robić z kotem? Baw się w kocie figle. No dobra, to może się z nim trochę pobawić. Bo tutaj ci August pielęgnuje twoje roślinki. Patrzcie, jakie chorobliwe te. I Ares przyniósł nam hajs. A, bo on nie dostaje tego awansu, bo my chyba pewnie musimy go jakiejś komendy nauczyć. Coś mi się tak kojarzy. O, zdobył rangę. Aha, i się zmęczył, biedny. No dobra, to niech sobie leży. A ty to tak się wylegujesz. Wróciłaś. To może byś coś porobiła. Czekaj, co ty masz się nauczyć? Gotowanie, więc proszę bardzo, ucz się gotowanie. Już, masz zajęcie. Jeszcze dużo ci nie zostało. Jeszcze logiki się pouczysz, to może znajdziesz gwiazdę, to może dostaniesz znowu hajs. Oj, schowaj, bo się zepsuje. Aha, no spoko. I już się zepsuło. No nieźle. To ja mam wyczucie czasu, dobra. Ale o Jezus, Katniss, jaka ty jesteś nieporządkowa wcale. I weź sobie tutaj. O, tu patrz w gwiazdy. Odłożyła tą książkę? Jeszcze jaka nieposłuszna, widzicie? August ma dziś wolne. Dobra. Bo on chodzi na 23 chyba, tak? To tak dlatego wyskakuje o tej porze. O, wyspał się. Nie wiem, August, co ty będziesz teraz robił. Aha, widzisz, ty jesteś porządkowy facet. Pasujesz do naszej Katniss, bo ona znowu jest nieporządkowa, a ty wszystko za nią robisz. No, Katniss, dawaj. Jeszcze trochę i będziesz miała punkt, to może dostaniesz kolejny awans. Wiesz, tak od razu. O, badanie naturalnego Ashton. Twój rosnący wzrost Katniss w niniejszego faktu przyjmie tę kartę członkowską. O, proszę bardzo. Dostaliśmy kartę członkowską do jakiegoś laboratorium. Będziemy mogli się tam wybrać, oczywiście. A już zdobyłaś punkt. O, wała. Dobra. Idź, skorzystaj, weź prysznic i idź spać. A ty, Augustie, nie wiem, co ty będziesz robił. No, nie wiem, co będzie robił, ale ja wiem, co ja zrobię, bo kończę odcinek, bo pewnie już jest troszeczkę długi. Tak. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku to już mamy plany, że zrobimy te przyjęcia zaręczynowe, oni się tam zaręczą się, August się oświadczy naszej Katniss. I tak to właśnie będzie kolejny odcinek wyglądał, później ślub i tak dalej. Zobaczymy, jak oni tam z pieniędzmi będą, może coś poszukamy, coś większego, albo ten domek trochę powiększymy, także zobaczymy, jak to będzie. No dobra, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, buziaki, no i pa, pa!